Parę dni mnie nie było. W podpiętym komentarzu macie dlaczego. A jak wiecie, uwielbiam rogale. Takie z marmoladą i makiem też. Takie maczane w borannym mleczku, coś w tym stylu, też lubię. Ale bardziej lubię też takie rogale z branży growej. Te potoczne określenie to gry z gatunku roguelike, czyli takiego, gdzie każda porażka, śmierć, przegrana to obowiązek zaczynania od początku. Najczęściej z jakimś delikatnym progresem, jakimś ulepszeniem swojej postaci, coś w tym stylu. Wśród nowych gier, których listy cały czas nie mogę zmniejszyć, bo co rusz coś wychodzi, wybrałem grę nazwaną Deadlink. Jest to produkcja polskiego studia o bardzo uroczej, szlachetnej nazwie Gruby Entertainment. Przyzwoicie, wydaną do wczesnego dostępu 18 października 2022 roku. Gra zyskała całkiem mocne przyjęcie na poziomie 92% lajkaczy z około 300 ocen na Steamie. To wynik dobry z bardzo dużym plusem. Jeżeli chodzi o gatunek gry, jest to strzelanka utrzymana w nieco takim komiksowym, nieco azjatyckim stylu. Tutaj nie mowa o oprawie, a bardziej o tym, że nasi przeciwnicy to na początku jakby wschodni gangsterzy. Lokacje przypominają takie cyberpunkowe wschodnie miasto, a fabuła gry, mimo że to strzelanka, jest w stylu takiego rogala, ma nieco azjatyckich nazw. Na przykład postaci, bohaterów, jakichś antagonistów i tak dalej. Stety albo niestety, dostaniemy po twarzy tym, że polska gra nie jest po polsku, co mnie troszeczkę nie zdziwiło, gdy wpisując hasło Gruby Entertainment w Google, pojawia się nam chiński Tencent, będący od niedawna udziałowcem mniejszościowym. No cóż, nigdy Tencentu nie popierałem, nie lubiłem, nie uznaję za dobrą rzecz, jeżeli studia growe z tym wielkim molochem współpracują, więc zaznaczyć tutaj to trzeba. Grę otrzymamy za 72 zł w wersji wczesnodostępowej, cena ma stopniowo rosnąć w ramach dodawania nowych treści i funkcji i warto zacząć sobie tutaj od samouczka, chociaż Deadlink nie jest grą bardzo skomplikowaną, co raczej ze specyficzną mechaniką w paru miejscach. Jednak pierwsze, co rzuca się nam w oczy, to naprawdę ładna, klimatyczna, dość szczegółowa i nietypowa oprawa jak na gry roguelike w stylu strzelanki. Piękna gra oświetlenia, elementów wizualnych, detali, różnych obiektów. My zaś wchodzimy tutaj w pewną formę symulacji takiego programu, skryptu, z którego składa się świat, w jakim próbujemy zwyciężyć, dochodząc do końca dostępnej treści. I w samouczku to fajnie wygląda, że jak dochodzimy do samego końca, to niestety pod sam koniec jakby się program wysypał. Jest to gra, w której zdrowie jest na wagę złota. Gdy przegramy, zostajemy jakby odcięci od tej symulacji, wracamy do laboratorium, które wygląda całkiem, trzeba przyznać, że całkiem ciekawie. Możemy poznać odrobinę fabuły w rozmowach z postaciami, możemy poczytać sobie kodeks na temat broni, lokacji, przeciwników, a także co najważniejsze, ulepszyć naszą postać. Zbieramy kilka rodzajów walutek, jakby doświadczenie. Część z nich po prostu za granie, część za odpowiednie sukcesy, a inne za decyzje lub porobienie bossów. Czasami właśnie przechodząc Deadlink, dostaniemy opcję przejścia dalej różnymi drzwiami, możemy sobie wybrać, które chcemy. Jedne dadzą nam ulepszenia broni, inne postacie, a inne właśnie na przykład walutkę do rozwoju naszego konta. I co fajne, ten rozwój jest taki, można powiedzieć, że troszeczkę tierowy, czyli kiedy rozwijamy postać, możemy za trochę więcej tej super walutki odlokować sobie jakby takie niższe poziomy rozwoju naszej postaci. Jest to całkiem fajne. Niestety gra ma w mojej ocenie dużą wadę, jaką trzeba zaznaczyć, nim ogarniemy inne cechy. Pierwsza rzecz, która sprawia, że Deadlink trochę podrzyna sobie sam gardło, to dziwna liczba amunicji. Na początku gry to więcej unikania, a mniej rozpierduchy. To więcej czekania, aż gdzieś znajdziemy amunicję albo nam się odnowi, niż faktycznie strzelania. Cholernie irytowało mnie to, że odpalę sobie rakietnicę 2-3 razy i już muszę zmienić broń. Ten dziwny limit amunicji sprawiał, że ta gra miała dla mnie ogromnie większy nacisk na zręczność niż na zabawę, na perfekcję ruchów, niż na taką fajną rozwałkę. I za każdym razem, gdy ten żałośnie mały zapas amunicji się wyczerpał, robiłem takiego tęgiego facepalma. Jak autorzy, mogli być tak brutalni, tak grze po prostu piłą łańcuchową uciąć jajca? No, fakt faktem, gra ma miejscami jajca ze stali, więc jeżeli się tnie jajca, to lecą niestety iskry od przykrości, bo gra ma jajca naprawdę tęgie innymi zaletami, ale autorzy uznali, że troszeczkę je utną. To w mojej ocenie w Deadlink wykonano bardzo źle. 5 strzałów, koniec ammo. No serio? I te pick-upy, które odnawiają na
mam 2 albo 3 sztuki amunicji. Dawno nie grałem w tak ciekawego i tak dobrego FPS-a roguelike'owego, który tak durną mechaniką kastrowałby sobie jajka, no serio. To jakbyście grali w ścigałkę, gdzie co 10 metrów musicie stanąć i ochłodzić sobie silnik. Wybaczcie, panie i panowie autorzy, ale w tym miejscu, w moich subiektywnych oczach, zesraliście tę cechę gry niesamowicie, że trzeba to zapisać na kartach growej historii. Niesamowicie ładna, przyjemna, odmurzająca zabawa z magazynkiem na 5 strzałów. Oczywiście na początku gry, bo potem można sobie to troszeczkę zwiększyć. Potem na szczęście można to poprawić ulepszeniami, no ale właśnie, czy gra ma się rozwijać o to, że w końcu będę się lepiej bawić, mając większy magazynek, czy powinna się rozwijać o to, że mam lepsze bronie, ciekawie działające, jakieś fajniejsze mechaniki? A no właśnie, jeżeli chodzi o rozwój, to nawet niezły pomysł mamy w samym podejściu. Zdobywamy na przykład komponenty, które umieszczamy na skillach, na umiejętnościach. Coś się zrobi tymi umiejętnościami, to coś się striggeruje. I przykładowo, jeżeli rzucamy hologram naszej postaci, mylący wrogów, to on może wybuchnąć, po prostu ich raniąc. Możemy modyfikować też nasze obrażenia, na przykład na podpalające, toksyczne, energetyczne. I całkiem fajnie wygląda to, jak modyfikujemy nasze bronie. Na przykład zdobędziemy podpalarkę, zmieniając tryb obrażeń i świetnie widać to na modelu broni, że tam jest zamontowana taka podpalarka. Bardzo fajna sprawa. Dead Ring to gra mieszająca zręcznościowego FPS-a z umiejętnym wykorzystaniem skilli oraz równie umiejętnym dodawaniem do nich ulepszeń. Ciekawie wyglądają też przeciwnicy. Na początku to jakby gangsterzy, głównie używający pistoletów. Później spotykamy gigantyczne roboty kroczące, a w kolejnym akcie także takich uzbrojonych po zęby żołnierzy. Oczywiście w futurystycznej, cyberpunkowej formie. Z jednej strony spoko, z drugiej ten styl wschodni kiepsko mi tutaj pasuje, gdy szarżuje na mnie wielki sumo, nie pasujący po prostu do reszty klimatu. Z drugiej jednak niektórzy są naprawdę spoko, na przykład latające drony, które ładują pędzące na nas naprowadzane takie kule, a my nim one się naładują, możemy je spektakularnie rozwalić, na przykład rzucając nawet granatem, dając dodatkowe obrażenia temu latającemu dronowi. To, czego jednak Deadlink zmyślnie unika w opisie na Steamie, to opisanie kontentu gry. Jest to takie trochę zmyślnie zrobione. Wspominając tylko, że mamy 2 bohaterów, 2 kombinezony bojowe, jakby te 2 maszyny bojowe w formie klasy postaci. A niestety problemem jest to, że każdy z tych kombinezonów to zawsze ta sama mechanika gry, z jedynie zmniejszoną, jakby zmienioną, można powiedzieć, ilością efektów, umiejętności, broni. Autorzy zarzekają się, że gra daje dużą wielogrywalność. W mojej ocenie jednak nie, bo ukryto w opisie to, że mamy tylko 4 bronie i tylko modyfikujemy ich efekty działania, a nie mechanikę, bo po prostu więcej broni nie ma. Technicznie jest i dobrze, i źle. Jednocześnie dobrze, bo gra nawet na 4K potrafiła śmigać na 100 klatkach bez większego problemu. Oczywiście na lepszym sprzęcie nie było takich sytuacji, że gdzieś mi muliło, gdzieś nie. Zawsze było to 100 klatek. Ale źle, bo miała krytycznie irytujące mikrodropy. Odpaliłem grę dla testów też na 2560 na 1440 na innym sprzęcie i niestety problem jest ten sam, czyli gra czasami raz na 20 sekund ma takiego dropa na 1 sekundę. Bywa to masakrycznie irytujące w walce z bossami. A drop potrafi być też większy przy wczytywaniu mapek, mimo że ich tutaj nie ma. Te wczytywania są ukryte jakby pomiędzy poziomami w tych bezpiecznych przejściach. To dobry pomysł, ale bywa też, że potrafi to zaciąć. Tak poza tym gra chodzi naprawdę bardzo, bardzo, bardzo miodnie, chociaż nie jestem fanem tej jakby filmowej poświaty. Jest na ekranie taki minimalny, leciutki grain, takie ziarno filmowe, które mi lekko przeszkadzało w zachwycaniu się detalami. Jeżeli chodzi o jakieś większe wady tej gry, poza wspomnianym kastrowaniem zapasu amunicji, który drażni niesamowicie, to dodałbym jeszcze niezbyt dużą wielogrywalność. W przeciwieństwie do innych gierek tego typu, tutaj ilość ulepszeń niby wygląda na ciekawe mechanicznie, że to można powsadzać w różne skille, ale w rzeczywistości zmieniają to samo za każdym razem w ten sam sposób i po prostu tej modyfikalności na prosty rzut oka nie czuć. Wczesny dostęp rozłożyłem tutaj na łopatki po może 2-3 godzinach gry. I szczerze nie bardzo chciało mi się podchodzić po raz kolejny jednym z 2 bohaterów w tej wersji gry. No, zaliczyłem grę 2 razy i tyle mi starczyło. Dużą wadą Deadlink jest ogromna ilość niepotrzebnych pierdół. Spędzono sporo czasu nad tym, by dyndające lampiony można było
dyndnąć mocniej, po prostu strzelając do nich, albo coś rozwalić, jakieś małe elementy, a nie spędzono czasu nad tym, co jest najważniejsze, czyli różnorodnością mechaniki. Wolałbym w tej produkcji z czasem zobaczyć tak zwany Quality of Visuals Update, czyli aktualizację wizualną gry, niż czekać na aktualizacje mechaniczne treści. Finalnie, ja nie do końca zgodzę się z ocenami na poziomie 92% i zszedłbym tutaj do 80%. Oznacza to, że Deadlink nie jest dla mnie grą złą, ale też nie jest grą bardzo dobrą. Ogromną ilość prac, jak mówiłem, włożono w otoczenie, w klimat zabawy, a zdecydowanie za mało w wielogrywalność, której w mojej ocenie nie ma. Cena wczesnego dostępu jest absurdalnie za duża w stosunku do treści, dwóch bossów w tej wersji na start, jednakowe lokacje za każdym razem, tylko dające łudzący efekt zmienności tymi przejściami pomiędzy nimi, nawet te same spawny przeciwników w tych samych miejscach, co pozwala wyczuć sobie sekwencję ich porobienia, żenuła lekka. Ale to wszystko naprawia świetny feeling, tak zwany uczuć growy, nazwijmy to tak, gdy prujemy do przeciwników i gdy każdy celny headshot z rewolweru smakuje wyśmienicie. Deadlink bardzo przypominał mi grę, gdzie czuło się ogromną satysfakcję jednak z perfekcji ruchów, strzałów, użycia umiejętności, no i docenić można całkiem niezłych, tych dwóch, niestety tylko dwóch w tej wersji, ale jednak naprawdę tęgich bossów. Walka z nimi była wyśmienicie długa, dynamiczna, bardzo przyjemna, czasami nawet bym powiedział, że troszeczkę za trudna, ale ja lubię takie gierki. Ale dalej na wylewie niestety z tą całą ilością amunicji, dlatego ja nie mogę ocenić tej gry tak pozytywnie, jakbym chciał i pozostaje mi tylko miniaturka leciutko zielona, nawet powiedziałbym, że w stronę niebieskiej, czyli przeciętnej, ale niech będzie, że leciutko zielona. To naprawdę bardzo fajna gra z bardzo małą treścią, z małą wielogrywalnością i z kiepskim pomysłem na amunicję. Gdyby to wywalić, zmienić, dodać większą wielogrywalność, więcej mapek, więcej broni, więcej bohaterów, byłoby naprawdę wtedy bardzo świetnie, a tak? Jest po prostu leciutko okej. Na koniec klasyczne podziękowania płatnym wspierającym. Dzięki Przemek za kłaczowego subka i twój awatarek też dołączy tutaj w kolejnych filmach. Dzisiaj wrzucam praktycznie dwa naraz. Na liście growej jest sporo produkcji i muszę je powoli zacząć ogarniać, ale jednak skupiam się bardziej nad tymi produkcjami amatorskimi. Przez krótki czas odpaliłem sobie na przykład Scorna i była to tragedia. Dlatego patrząc na rynek growy, niewiele jest teraz takich dużych produkcji, które by mnie bardzo interesowały, więc cóż, zostajemy dalej w indyczkach. Jeżeli macie jakieś swoje growe propozycje, walcie na Discordzie. Tyle.